Jak zacząć swoją przygodę z Bitcoinem i kryptowalutami? Czy istnieje prosta i zarazem bezpieczna strategia inwestowania nawet niewielkich kwot na tym rynku? Jak mogę zacząć od zera swoją przygodę z krypto? Jest wiele pytań, które zadają sobie osoby interesujące się inwestowaniem w kryptowaluty. W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Wam prosty sposób na rozpoczęcie swojej przygody z Bitcoinem, nawet jeżeli nie macie wiedzy i pieniędzy na jej rozpoczęcie. Jeżeli więc śledzisz rynek krypto, interesuje Cię inwestowanie lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Rynek kryptowalut z miesiąca na miesiąc rośnie coraz bardziej i przybiera na znaczeniu. Bitcoin, który jeszcze kilkanaście lat temu był postrzegany jako ciekawostka i nowinka techniczna, na naszych oczach stał się narzędziem inwestycyjnym dającym ponadprzeciętne zwroty. Aktywo to przyciągnęło i przyciąga miliony inwestorów, którzy w czasie inflacji chcą zdywersyfikować swoje portfolio i uzupełnić je o krypto. Dla wielu osób inwestowanie w kryptowaluty wydaje się czymś trudnym i stąd też wstrzymują się oni od wejścia w ten jakże perspektywiczny rynek. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się jednak jednej z bardzo prostych i zarazem skutecznych technik inwestowania w to aktywo. Mowa o strategii Dollar Cost Averaging, zwanej w skrócie DCA. Na czym polega ta strategia, dlaczego warto rozważać jej stosowanie, jakie są plusy i minusy inwestowania poprzez DCA, zapraszam do filmu. Na początku warto wyjaśnić, czym jest strategia Dollar Cost Averaging. Rynek kryptowalut jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków, na jakim możemy inwestować. Wahania rzędu 5 czy nawet 10% zdarzają się tutaj bardzo często i nikogo nie dziwią. Do tego należy dodać, że aby być na bieżąco, należy śledzić wiele wskaźników ekonomicznych, jak również to, w jakim okresie cyklu się aktualnie znajdujemy. Sprawia to, że wiele osób nie chce inwestować w kryptowaluty z obawy o to, że stracą oni zainwestowane środki. Odpowiedzią na tego typu sytuację jest strategia DCA. Polega ona na podzieleniu naszej inwestycji na części i stopniowym inwestowaniu w dłuższym okresie czasu naszych środków, przez co uśredniamy cenę zakupu danego aktywa. Dzięki tej strategii nie musimy skupiać się na wielu czynnikach. Wyznaczamy sobie jedynie kwotę inwestycji, jak i horyzont czasowy. To wszystko. Później musimy tylko i wyłącznie trzymać się wyznaczonego planu. Strategia DCA sprawia, że zmniejszamy ryzyko wejścia w rynek w niewłaściwym czasie, a przez to maksymalizujemy szansę na jak najlepszy wynik z inwestycji. Dlaczego ta strategia jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które zastanawiają się, jak zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Najlepiej wytłumaczyć to na konkretnych przykładach. Załóżmy, że nie mamy dużego budżetu na inwestowanie, ale chcemy mieć część naszych oszczędności zainwestowaną w Bitcoina. Postanawiamy więc inwestować każdego miesiąca kwotę 200 zł, czyli około $50 na ten cel. Nie patrzymy na cenę Bitcoina, jak również na wskaźniki, sentyment na rynku czy cykle. Inwestujemy bez względu na wszystko. Tak postępujemy przez kolejne 3 lata. Jak sytuacja wygląda po tym okresie czasu? Zobaczmy, jak wygląda to na kalkulatorze DCA, który oblicza nam zwroty z inwestycji dzięki tej strategii. Skorzystajmy teraz z kalkulatora, który obliczy nam, jak wyglądałaby nasza inwestycja. Otóż łącznie zainwestowalibyśmy $1800, czyli około 7200 zł. W tym czasie kupowalibyśmy Bitcoina po przeróżnej cenie. Raz był on wysoko, a raz nisko. Uśredniliśmy jednak cenę i po tym okresie nasza inwestycja przyniosła 346% zysku, co przełożyło się na kwotę rzędu $7882, czyli w przeliczeniu na złotówki około 24900 zł. Jak więc widzicie, strategia Dollar Cost Averaging jest bardzo prostym, ale i skutecznym sposobem na stopniowe wchodzenie w daną inwestycję. Oczywiście strategię DCA możemy modyfikować w zależności od rodzaju inwestycji. Jeżeli mamy przygotowane środki do inwestycji, możemy wchodzić w nią na przykład większymi kwotami na mniejszych interwałach i inwestować na przykład 500 zł co 2 tygodnie. Strategia ta jest bardzo elastyczna i zarazem prosta, także każdy początkujący inwestor może śmiało zacząć ją wdrażać.
Weźmy teraz inny przykład. Załóżmy, że mamy stałą kwotę 10 tysięcy złotych i uważamy, że rozsądnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w Bitcoina. Uważamy, że cena prawdopodobnie będzie się wahać w bieżącej strefie i jest to korzystne miejsce do gromadzenia i budowania pozycji przy użyciu strategii DCA. Możemy podzielić nasze 10 tysięcy na 10 części po 1000 zł. Każdego pierwszego dnia miesiąca kupujemy bitcoiny o wartości 1000 zł bez względu na cenę. W ten sposób zamierzamy rozciągnąć nasze wejście na okres około 10 miesięcy. Teraz pokażmy elastyczność strategii DCA. Załóżmy, że bitcoin właśnie wszedł w bessę i nie spodziewaliśmy się dłuższej hossy przez co najmniej kolejne 2 lata. Natomiast w końcu spodziewamy się trendu wzrostowego i chcielibyśmy przygotować się na niego wcześniej. Czy powinniśmy stosować tę samą strategię, o której mówiliśmy przed chwilą? Prawdopodobnie nie. Nasza inwestycja ma znacznie dłuższy horyzont czasowy. Musimy być przygotowani, że nasze 10 tysięcy złotych przeznaczone na tą strategię musi być rozlokowane na kolejne kilka lat. Więc jak powinniśmy to rozegrać? Możemy podzielić teraz naszą inwestycję na 100 części po 100 zł każda. Jednak tym razem kupujemy bitcoiny o wartości 100 zł co tydzień. W ciągu roku są mniej więcej 52 tygodnie, więc cała strategia będzie realizowana przez nieco mniej niż 2 lata. W ten sposób zbudujemy pozycję długoterminową, podczas gdy trend spadkowy będzie się rozwijał. Nie spóźnimy się także, gdy rozpocznie się trend wzrostowy, a także zmniejszymy część ryzyka związanego z kupowaniem w trendzie spadkowym. Jak więc widzicie, w zależności od sytuacji możemy w bardzo prosty sposób modyfikować poszczególne elementy naszej strategii inwestycyjnej. Strategia Dollar Cost Averaging nie jest jednak pozbawiona wad. Pierwszą jest oczywiście czynnik ludzki, czyli psychika inwestora. Łatwiej kupować kryptowaluty, kiedy na rynkach panuje optymizm i hossa. Kiedy przychodzą jednak spadki, wielu inwestorów obawia się, że straci swoje środki. Dlatego tak ważna po pierwsze jest dyscyplina, po drugie odcięcie swoich emocji od naszych poczynań. Musimy trzymać się jasno wyznaczonego planu i niezależnie od sytuacji go realizować. Może w tym pomóc na przykład stałe zlecenie kupna określonej kryptowaluty, które umożliwia nam giełda Binance. Link do darmowej rejestracji na tej giełdzie znajdziecie pod tym filmem. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy nawet logować się na platformę, ponieważ wszystko dzieje się automatycznie. Drugim zagrożeniem, jakie może czekać inwestorów, którzy wybierają strategię DCA, jest zbyt krótki okres inwestycji. W przypadku, kiedy planujemy rozpocząć inwestycję u szczytu hossy, może zdarzyć się, że przez cały okres będziemy skupować daną kryptowalutę po coraz niższej cenie i na koniec okaże się, że straciliśmy sporo pieniędzy w przypadku, kiedy wejdziemy w okres bessy. Jeżeli jednak traktujemy naszą inwestycję długoterminowo, poczekamy spokojnie na przyjście kolejnej hossy i możemy być pewni, że osiągniemy zadowalający rezultat. W takim przypadku strategia DCA może okazać się znakomitym rozwiązaniem na uśrednienie ceny naszych aktywów. Dollar Cost Averaging to strategia inwestowania, która pozwala zmniejszyć ryzyko wejścia w rynek w niewłaściwym czasie. Jej zasady są na tyle proste i klarowne, że każdy inwestor zastanawiający się, jak zacząć swoją przygodę z kryptowalutami, może szybko rozpocząć inwestowanie niezależnie od tego, czy posiada już zgromadzony kapitał, czy też nie. Jest więc to nie tylko prosta, ale i skuteczna forma inwestowania w długim terminie czasu. Jeżeli inwestor wykaże się spokojem i konsekwencją działania, może być spokojny o końcowy wynik. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jestem ciekaw, czy tematyka kryptowalut jest dla Was interesującym tematem. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę lub komentarz, jak również propozycje tematów, jakie chcielibyście zobaczyć na tym kanale w przyszłości. Jeżeli ten materiał będzie cieszyć się popularnością, na pewno nagram więcej tego typu materiałów w przyszłości. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.